Decyzja zapadła. Grzegorz Gorlo piątym kandydatem w wyborach mających wyłonić prezydenta miasta Suwałk. Grzegorz Gorlo już raz zmierzył się z rywalami w walce o fotel prezydenta. 4 lata temu, podobnie jak w tym roku, o urząd prezydenta walczyło 5 osób. W pierwszej turze nie udało się rozstrzygnąć stawki, bowiem żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów. Pierwsze głosowanie jednak pozwoliło wyłonić ścisły skład wyborczego finału. Odpadli wówczas posłanka Bożena Kamińska, Tomasz Bilbin oraz Karol Korneluk. W drugiej turze zmierzyli się Czesław Rankiewicz, który uzyskał w pierwszym podejściu niemal 47% poparcie, i Grzegorz Gorlo z wynikiem poparcia przekraczającym 27%. W finałowej rundzie głosy oddało o niemal 4000 wyborców mniej, ale każdy z kandydatów pozyskał nowy elektorat. Ostatecznie wygrał Czesław Rankiewicz, uzyskując poparcie 11,5 tysiąca mieszkańców. Grzegorza Gorlo poparło niemal 6600 osób. Grzegorz Gorlo ma 48 lat. Od 22 lat jest lekarzem weterynarii. Ma pokaźny staż w samorządzie. 16 lat doświadczenia jako radny, 8 lat jako szef klubu radnych PiS. Obie te role pełnił jeszcze całkiem niedawno. Na koniec czerwca złożył jednak rezygnację z szefowania klubowi radnych Prawa i Sprawiedliwości, wyszedł z tego klubu, a w kolejnym kroku zrezygnował z mandatu radnego. O fotel prezydenta ubiegać się będzie jako kandydat z Komitetu Wyborczego Wyborców Suwalskie Porozumienie Prawicy.